Cześć, dzień dobry. Nazywam się Hania Kozłowska i od wielu lat prowadzę pracownię Hart. Pokazuję, jak tworzyć piękne przedmioty, biżuterię, dekoracje do domu, dodatki i wiele, wiele innych. Projektuję również zestawy do samodzielnego tworzenia obrazów w technice string art. Całą ofertę możecie zobaczyć na mojej stronie hart.pl. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamienić zwykły słoik w piękny, romantyczny lampion, który sprawdzi się zarówno w salonie, jak i na tarasie lub balkonie. Do wykonania małego lampionu potrzebujemy słoik o wysokości 12 cm i średnicy 8 cm. Do tego bawełniany skręcany sznurek 3 mm o długości 23 m, nożyczki, linijkę lub centymetr i klej oraz pędzelek do usztywnienia frędzli. Zaczynamy od przygotowania sznurka o długości 60 cm. To będzie sznurek główny, na którym zawiesimy pozostałe. Odcinamy 28 sznurków, każdy o długości 80 cm. Najlepiej odmierzyć jeden odcinek i potem wykorzystać go jako wzór do przygotowania pozostałych. Jest to dużo wygodniejsza forma od odmierzania każdego z 28 sznurków. Główny sznurek o długości 60 cm zawiązujemy na kokardę na górze słoika. Powinien być luźno zawiązany, aby ułatwić zawiązywanie sznurków. Nie martwcie się, po zawiązaniu wszystkich sznurków zwiążemy go mocniej, aby całość wyglądała estetycznie. Każdy z 28 sznurków składamy na pół i przekładamy od góry przez sznurek główny. Następnie rozszerzamy, tworząc pętelkę i przekładamy przez nią końce sznurka. Ściągamy sznurek, tworząc ozdobny supełek. Jeszcze raz. Sznurek składamy na pół, przekładamy przez główny i końce przeciągamy przez pętelkę. W ten sposób wieszamy wszystkie sznurki. W zależności od średnicy słoika, sznurków może być mniej lub więcej, ale pamiętaj, aby zawsze była to liczba parzysta. Po zawiązaniu wszystkich sznurków rozwiązujemy główny i zawiązujemy mocno ściskając. Najlepiej zawiązać na kokardę, tak aby w przyszłości mieć możliwość ściągnięcia makramy, na przykład gdy będziecie chcieli ją wyprać. Czas na wiązanie. Całą makramę wykonamy korzystając z najprostszego podstawowego węzła, węzła płaskiego. Oddzielamy cztery sznurki. Dwa środkowe będą rdzeniem węzła, a zewnętrzne posłużą do wiązania. Prawym zewnętrznym robimy pętelkę, lewy kładziemy na prawym i przekładamy dołem, wyciągając przez pętelkę po prawej stronie. Ściągamy sznurki, aby wiązanie przesunąć w górę. To już połowa węzła płaskiego. Teraz pętelkę robimy z lewej strony i prawy sznurek przekładamy na górę, a następnie dołem przez pętelkę i ściskamy sznurki, przesuwając do góry. Węzeł płaski gotowy. W ten sposób wiążemy wszystkie sznurki dookoła słoika. Powstanie 14 węzłów płaskich. Drugi rząd tworzymy podobnie, ale zaczynamy od wybrania dwóch sznurków z jednego węzła i dwóch kolejnych z innego. Dalej postępujemy tak jak w pierwszym rzędzie, tworząc węzły płaskie. Pętelka z prawej, ściągamy i pętelka z lewej. Dla urozmaicenia w drugim rzędzie zamiast pojedynczych węzłów będziemy robić po trzy, jeden pod drugim. Pierwszy, drugi i teraz trzeci. Tak
powstają słupki. Z pewnością po pierwszym rzędzie macie już wprawę i wiązanie idzie szybciej. Jak się domyślacie, należy przygotować 14 słupków. Trzeci rząd, podobnie jak drugi, będzie się składał ze słupków, a każdy słupek z trzech węzłów płaskich. W czwartym rzędzie robimy słupki składające się z dwóch węzłów płaskich. Oczywiście w zależności od wysokości słoika, ilość węzłów i wysokość słupków można swobodnie modyfikować. To prosty wzór, w którym wykorzystujemy tylko podstawowy węzeł, ale nawet w tym przypadku możemy tworzyć różne wzory, bawiąc się wysokością słupków. W ostatnim rzędzie wiążemy pojedyncze węzły. Odcinamy nadmiar sznurków, ale zostawiamy spory zapas, bo na dokładne wyrównanie przyjdzie czas po usztywnieniu sznurków. Zwykłym grzebieniem lub szczotką rozczesujemy nitki i znowu lekko przycinamy. Do usztywnienia sznurków wykorzystujemy uniwersalny klej w płynie. Na rynku jest bardzo dużo różnych produktów, ale wybieramy taki, który po wyschnięciu będzie przezroczysty. Klej można rozcieńczyć wodą lub wykorzystać nierozcieńczony. Na pędzelek nakładamy klej i równomiernie smarujemy sznurki. Na koniec rozczesujemy grzebieniem i zostawiamy do wyschnięcia. Ostatni etap to przycięcie i wyrównanie sznurków oraz wstawienie do środka świeczki. Jeśli lubicie kwiatowe dekoracje, to na górze można przywiązać kilka zielonych gałązek lub kwiatków. Górę słoika można również owinąć rafią, satynową wstążeczką lub sznurkiem, którego używaliśmy do tworzenia makramy. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, aby nie pominąć żadnego filmu. A w kolejnym odcinku pokażę nieco bardziej rozbudowaną wersję z trudniejszymi węzłami i dekoracjami, tak abyście mogli stworzyć cały zestaw romantycznych, pięknych lampionów, które świetnie sprawdzą się na letnich przyjęciach i spotkaniach z przyjaciółmi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.